Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Twórcza odwaga jest niezbędna do pójścia pod prąd. Dlaczego człowiek musi czasem iść pod prąd? Otóż y, dlatego, że to, kim jesteśmy, również to, kim się czujemy, y, jest złożone z, no, powiedzmy, z dwóch elementów. Jedno to jest nasza natura. To, co jest obiektywne, niezmienne, jakimi zostaliśmy stworzeni. Druga część to jest nakładka kulturowa. I gdyby kultura nakładkę tą swoją dodawała taką, że nie byłby żadnej sprzeczności z naturą, no to wówczas nie musielibyśmy płynąć pod prąd. Wówczas harmonijne współgranie kultury z naturą by prowadziło nas prostą drogą do szczęścia. Kultura by dawała pewne oprawy, pewne zachowania, pewne doprawy no, materialne również, ale generalnie wszystko by zmierzało w innym kierunku. Niestety, jeżeli kultura staje się inna niż natura, sprzeczna z naturą, staje się bezbożna i wynaturzona, wówczas, chcąc być sobą, czyli chcąc być szczęśliwym, musimy płynąć pod prąd. Nie ma innej drogi. I tutaj pojawia się, taka y, myśl, którą każdy powinien w sobie no, jakoś tam rozstrzygnąć, odpowiedzieć sobie bardzo wyraźnie, bo bez tego będzie się y, tak miotał między naturą a kulturą właśnie. Będzie, y, nie, nie zorientuje się, w którą stronę się tak naprawdę porusza. Mianowicie myśl taka, żeby podjąć decyzję, każde osobiście, czy ja jestem stworzeniem. Czy ja jestem stworzeniem. Jeśli ktoś mnie stworzył, to ja mam rozpoznać, kim jestem i do czego jestem przeznaczony, no i mam starać się w najczystszy sposób być tym, kim jestem, bo wtedy będę najszczęśliwszy. Będę sobą, prawda? Według pomysłu tego, kto jest mądrzejszy ode mnie, więc to jest całkowicie bezpieczne. Niestety, świat dzisiejszy nas kusi widzą, że jesteśmy kreatorami. Że my sami możemy ustalić, kim jesteśmy, nawet możemy płeć zmienić, nawet możemy, wszystko możemy zmienić, nawet możemy przykazania odwieczne zmienić, przykazania nie zabijać, zanegować. Zauważmy, wszystkie przykazania Boże dzisiaj są dokładnie odwrócone, są negowane. Z zabijania, i to tych najbardziej bezbronnych yy, dzieci i starców, mówiąc w skrócie, yy, czyni się prawo człowieka. z ci ojca swego i matkę swoją się proponuje eutanazję rodziców, prawda? Z usta robi się najlepszą zabawę reklamowaną od przedszkoli dla, dla dzieci. No. Czyli wszystko, co nam dzisiejsza, ta, przepraszam, zwyrodniała kultura, bo jest wiele pięknych elementów w dzisiejszej kulturze, ale ta zwyrodniała kultura zaprzecza naturze. I dlatego musimy jej się przeciwstawiać, żebyśmy mogli być normalnymi, czyli prawdziwie szczęśliwymi. To pojawia się problem, i wielokrotnie się z tym spotykałem, że ktoś mi mówi, ale ty, co ty będziesz wiedział lepiej ode mnie, że, czy jestem szczęśliwy, czy nie? Kiedyś studenci mi to zakwestionowali. Otóż szczęście jest wynikiem jakichś obiektywnych warunków. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam, że jestem szczęśliwy. Właśnie, że jak jestem kreatorem. To mogę sobie powiedzieć, jak zabiję dostateczną, dużą liczbę osób, to będę szczęśliwy. I ja sobie mówię, że jestem szczęśliwy, bo mi się udało. Jak zdradzę żonę z dziesięcioma kobietami, to będę szczęśliwy, spełnia mi się moje zadowolenie ze spełnionego planu nazywam szczęściem. To jest oszukiwanie samego siebie. Otóż szczęście jest czymś obiektywnym. Im bardziej jestem w zgodzie z własną naturą i robię to, co powinienem, tym bardziej jestem szczęśliwy. Niezależnie od tego, co sobie o tym myślę. To taka prosta ilustracja. ptaszek w klasce nie może być szczęśliwy. Choć się urodził w klatce, klateczka pozłacana, nasionka importowane, to on nie może być szczęśliwy, bo nie jest stworzony do siedzenia w klatce. On o tym nie wie. Przy czym ptaszka może nie spodarować, a co, a co jak ludzie wchodzą sami w jakieś klatki, złote nieraz, i mówią, że są szczęśliwi. No mogą mówić, ale ja jako obsadca z boku, widząc ptaszka w klatce, wiem, obiektywnie on nie może być szczęśliwy. Widząc człowieka, który się uwikał w jakieś absurdalne ideologie, ja wiem, on obiektywnie nie może być szczęśliwy. On sobie może myśleć. To jest strasznie, yy, straszny ból dzisiejszego świata. Rzesze ludzi zadowoleni, naprawdę zadowoleni z siebie, naprawdę myśląc, że są szczęśliwymi, brną zupełnie na tereny, gdzie szczęścia po prostu nie ma. Dlatego namawiamy się wszystkich do takiej dodatkowej odwagi, żebyśmy odważyli się być nienormalni, nienowocześni w dzisiejszym świecie, ale za to szczęśliwi. Byli prawdziwymi sobą, takimi, jakimi chciał mieć ten, który nas kocha, nas zna, nas stworzył i lepiej od nas wszystkich wie, co nam daje szczęście. Obyśmy tego szczęścia i tylko tego szczęścia szukali. Zapraszam na męskie oblężenie Jasnej Góry pod hasłem Twórcza Odwaga w dniu 18 września 2021 roku.